Miejska Biblioteka Publiczna kontynuuje zapoczątkowane w trakcie ferii zimowych zajęcia logopedyczne dla dzieci. Pedagog i logopeda Justyna Michalik poprzez zabawę uczy przybyłe dzieci sztuki poprawnego wysławiania się. Niestety, wady wymowy u najmłodszych są coraz powszechniejsze i wynikają z przeróżnych przyczyn. Najczęściej spowodowane są niesprawnością narządów artykulacyjnych. Wszystkie narządy, których używamy do komunikowania się słownego, tak jak inne mięśnie w organizmie, wymagają ćwiczeń. Tak samo jak dziecko uczy się chodzić, musi również nauczyć się poprawnie artykułować dźwięki. Dlatego tak ważne jest ćwiczenie pracy języka, warg, policzków oraz podniebienia miękkiego. Nie bez znaczenia jest również pracowanie nad oddechem i to właśnie od tego zaczyna się ćwiczenia logopedyczne. Wdechy, wydechy, dmuchanie w słomki, zabawy z balonikami są dla dzieci fajną rozrywką, więc praca nad wymową nie jest żmudną i nudną pracą. Nie powinno się lekceważyć problemów logopedycznych z nadzieją, że dziecko z nich wyrośnie. Zaburzenia mowy i trudności językowe nie są kwestią błahą, a mają bardzo ważny wpływ na komunikację międzyludzką. Wszelkie problemy z wysławianiem się łatwiej pokonać w młodym wieku, gdy organizm wciąż rośnie i się rozwija. A w pracy nad wadami wymowy najważniejsza jest systematyczność. Nawet kwadrans ćwiczeń, ale wykonywanych każdego dnia, może wiele zmienić. Na kolejne zabawy logopedyczne dla dzieci Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza w czwartek 11 kwietnia. Obowiązują wcześniejsze zapisy.